standardowym Bossa FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domakierskim BOŚ. Dzisiaj mamy piątek po sesji w Europie. W związku z tym zapraszam Państwa na taki przedświąteczny przegląd czterech wybranych przeze mnie par walutowych. Tradycyjnie naszą analizę rozpocząłem sobie od wyceny euro-dolara, od głównej pary walutowej. No i to, co możemy tutaj zaobserwować, to to, że lokalne minima w okolicy 1.3050 zostały wybronione. Tutaj potem lekki test na tym pinbarze. Zostały wybronione, ewentualna korekta przeniosła nam ruch w kierunku 1.0466. No i tak naprawdę widać, że tutaj jest temat otwarty na ten tydzień pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. Raczej nie widać tutaj, żeby miało dojść do jakiejś mocnej korekty dolara przed końcem tego roku. W związku z tym prawdopodobnie ten scenariusz ewentualnego pullbacku na dolarze połączony prawdopodobnie z jakimś odbiciem na głównej parze walutowej, czy na euro-dolarze w kierunku 1.06, będzie miał miejsce dopiero w pierwszym kwartale 2017 roku. Ewentualny tutaj scenariusz stojący za takim zachowaniem głównej pary walutowej dolara mógłby być powiązany z Donaldem Trumpem, czyli już z prezydentem, już nie elektem, prezydentem, który został wybrany przez elektorów. Ewentualna jakaś tutaj rewizja, powiedzmy, rynkowych założeń co do polityki Donalda Trumpa mogła przynieść, no dość, można powiedzieć, że dość wyczekiwaną już korektę na dolarze. Z tym, że oczywiście należy pamiętać, że ta korekta prawdopodobnie będzie jakaś niezwykle duża, ponieważ Fed pozostaje przy swojej jastrzębiej retoryce, przy swoim jastrzębim nastawieniu, bazującym na coraz lepszych danych z gospodarki amerykańskiej. Drugim zestawieniem na dzisiaj jest USD-MXN, czyli dolar w połączeniu z meksykańskim peso. No i tutaj Państwu pokazywałem to na stronie, że teoretycznie jest fajny układ techniczny, ponieważ mieliśmy mocne osłabienie meksykańskiego peso po wyborze Donalda Trumpa, potem pullback w kierunku 20, oczywiście. No i mam taką konsolidację 20-70, 20-20 od dołu. No i tutaj widać, że była jakaś próba wyjścia wyżej. Na razie ona została powstrzymana. Niemniej, no to tutaj oczywiście bym patrzał w kierunku dolara, tak? Jeżeli tutaj, tak jak wspomniałem poprzednio, dolar miałby być mocniejszy, no to układ techniczny w tej chwili przynajmniej wydaje mi się, że dość mocno promujący ruch w górę, prawdopodobnie retest ostatnich danych tych maksimów dziś w okolicach 21.35. Jeżeli dolar oczywiście korekta na szerokim rynku, to prawdopodobnie zejście w kierunku dolnego ograniczenia. No i również tutaj ewentualne wyjście przez 20.20 generowałby jakiś impuls do większej zmienności, także wydaje mi się, że akurat meksykańskie peso z dolarem może być ciekawym tematem inwestycyjnym na początek 2017 roku. W przypadku złotego zeszliśmy co prawda troszkę poniżej, generalnie jesteśmy przy okolicy 4.40, które jak Państwo widzą historycznie przynosi nam tutaj ewentualny sygnał zejścia troszkę niżej. Tutaj nawet pojawiały się opinie, że może dojść do zejścia w kierunku 4.36, 36.60. No i jakby ten scenariusz byłby oczywiście dość interesujący tutaj na koniec roku, aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest stosunkowo mało relatywny, ponieważ złoty pozostaje w dużej mierze pod wpływem tego, co się dzieje na szerokim rynku, a nie bezpośrednio w polskiej polityce. Na przykład mówi tutaj o eskalacji konfliktu politycznego w Polsce, szczęśliwie ona nie znajduje odzwierciedlenia na wycenach polskich aktywów. Niemniej tutaj nikła aktywność rynku w okresie przedświątecznym w połączeniu z tymi reakcjami na rynek zagraniczny no nie powoduje, że tak by ciężko tutaj mówić o mocniejszym złotym, jeżeli tutaj szeroki rynek by się mocno nie ruszał. Także technicznie wyraźnie sygnał na zejście niżej, nie to ograniczona aktywność na polskiej walucie może tutaj scenariusz nam negować i generalnie generować tak naprawdę chaotyczne trochę ruchy, ponieważ każde większe zlecenie może troszkę ruszyć wykresem. W przypadku innych walut, tutaj na przykład mamy dolara nowozelandzkiego, to o czym możemy zauważyć, to to, że w szerszym układzie została wybita linia trendu. To jest tak naprawdę drugi tydzień poniżej linii trendu. Linia trendu, powiedzmy, wydaje mi się, że nam mogłaby nawet pójść trochę w taki sposób. Nie, dobra, zostawmy to, powiedzmy tak, tutaj, że granie mieliśmy wybicie wcześniej, pullback do wybitego zakresu, no i teraz kontynuacja ruchu w dół. Teoretycznie na W1-ce zakres docelowy w tej chwili wydaje się, że to są 10.068.80. Co ciekawe, NZD spada pomimo odejścia RMZ od, można powiedzieć, tej luźnej, może nie tyle co jeszcze odejścia, co deklaracji odejścia od luźnej polityki monetarnej, no i konsekwencja jakiegoś sygnału na ewentualne podwyżki w przyszłym roku. Widać, że to jakby temat Chin i mocnego dolara dość mocno waży zarówno na dolarze nowozelandzkim, jak i na dolarze australijskim, ponieważ generalnie te pary znajdują się w okolicach 7-tygodniowych minimów.
Tutaj lokalnie gdzieś jakie wsparcie 0,6850, no ale wydaje mi się, że docelowo gdzieś tutaj raczej okolicy 0,6680, no i ewentualnie gdzieś z tego okolicy oczekiwałbym jakiegoś odreagowania mocniejszego. Dziękuję za uwagę.